Dobra. Nie, dobra, Lotujemy. nie, dobra, jest! W końcu! Jesteście dobra, wow. Ty dobra, skanujemy. Pogczam. I ile tu jest lokerów? Co ty gadasz? Hejka wariaty. Słyszałem, że Niemcy się wam podobały, także przychodzimy po raz kolejny na ten magiczny serwer. Jednakże z delikatnymi, że tak powiem, problemami. Czy ja mam crafting na trzeci poziom? Nie mam craftingu na trzeci poziom. Zapytacie się, wow, Retu, o co ci chodzi, z jakimi problemami? Mianowicie ktoś zrajdował mi baskę, ale to chyba nic dziwnego, to się zdarza, rajdy się zdarzają. Jednakże muszę ogarnąć sobie po prostu szafy, ponieważ nie mam nawet gdzie trzymać lutu. I to tak totalnie bez kitu, nie mam miejsca na itemy i coś muszę tutaj z tym ewidentnie zrobić. Dobra widzowie, ogarnąłem na szybko jakieś szafy, szafeczki. Będzie chociaż kilka na odłożenie lutu. Dobra, teraz muszę szybko skoczyć na Berlin i ogarnąć trochę expa. Zapytacie pewnie dlaczego i ja bym mógł wam powiedzieć, jednakże muszę wymaksować sobie skilla, jeżeli chodzi o bieganie i skakanie. Ponieważ będzie mi to bardzo potrzebne do tego, co będziemy dzisiaj robić. A historia jest bardzo ciekawa, jednakże... chciałem powiedzieć, nie będę wam jej zdradzać, ale przecież będzie tytuł odcinka i filmu. Więc może czas na krótką historię. Okej, a więc zacznijmy od początku. Najważniejsza rzecz jest taka, że to Germany, na którym grałem serwer, czyli SOD, Vanilka. To było tak naprawdę bambikowo i było tam mało ludzi z dużym repem i kiedy ja grałem, widziałem tam tylko dwóch gości, którzy mieli villaina i cały czas latali militarka kompleks i po prostu oblegali te dwa punkty i lutowali. Ale no wyjebane w nich, jakby prędzej czy później też do nich pójdę, ale to jeszcze nie teraz. Dobra. I wtedy właśnie, kiedy grałem ostatni raz, kiedy ci goście byli jeszcze na serwerze, spróbowałem jeden raz pójść na militarkę i ich poszukać, zobaczyć, czy tam faktycznie w ogóle biegają. I tak, biegali. Nie wrzuciłem tego na film, był tam jeden typ, klip był po prostu bez dźwięku i dostałem totalną bombę, więc nie było w tym nic interesującego. Jak on wejdzie towera, to ja już nic nie zrobię. Dobra, no. Co ja mam zrobić do takiego mapla? To było troszeczkę dziwne, bo gość bardzo dobrze wiedział, gdzie jestem, jednakże to jest serwer z trzecią osobą, ja też od razu nie oskarżam kogoś, że gra na odpale czy coś takiego. No, jednak troszeczkę byłem w szoku, mimo wszystko. Dobra, gówno. No nie wiem, nie zrobię nic na niego. Chciałem na nich poszczurować więcej, jednakże oni niedługo po tej akcji się wylogowali, więc kiedy przyszedłem na militarkę drugi raz, to ich już nie było. Nie grałem na tym serwerze wtedy z 4 dni, bo jakoś nie miałem wielkiej ochoty wracać, w sensie nie widziałem tam jakiegoś większego celu, żeby grać, jakichś przeciwników, jakiejś wielkiej bazy ciekawej do zrajdowania, no nic. No i wtedy dostałem pierwszego pinga na Discordzie, kiedy ktoś mi napisał o tym, że ci goście mają Skybase'a gdzieś na mapie i że lata jakiś magiczny screen z jetta, gdzie tą bazę widać. No nie powiem, że to już było ciut interesujące, jednakże nie miałem 100% pewności, czy ten Skybase faktycznie gdzieś tam jest, nie wiedziałem też w którym miejscu, nie miałem tego jak szukać, no i samemu byłoby to trochę ciężko ogarnąć. No, miałem gdzieś to z tyłu głowy, że faktycznie może tak być i czekałem, aż ktoś może napisze o tym coś więcej, tak się stało. Bo 4 dni później dostałem kolejne pingi na Discordzie ze screenami, gdzie już miałem 100% pewność, że faktycznie ten Skybase istnieje. Wiecie co w tym wszystkim właśnie było najzabawniejsze? Że ci goście faktycznie grali na odpale i wyłapali bany. I tak się składa, że dostałem też możliwość popatrzenia na rajdowanie tego Skybase'a, więc no musiałem z tego skorzystać, bo zajebista okazja na zrobienie czegoś fajnego. Także z tego miejsca w ogóle mogę podziękować całej tamtej ekipie, która tego rajda robiła, to był Hikaru, Kamo, Kameu, Filip, nie wiem, ktoś tam jeszcze był? Jeżeli ktoś tam jeszcze z nami był na tym rajdzie i teraz go pominąłem, to sorry wielkie, ale mogło tak być. No i to tyle ze wstępu, zapraszam do oglądania dalej. Tak, więc tak się prezentuje cała ta sytuacja, to będziemy dzisiaj robić. Ja idę sobie poogarniać trochę skilli i żarcia picia na mieście i wtedy będę szedł do gości, z którymi będę rajdować tego Skybase'a. Naszego szczurka z policji, jak widać, wyrajdowali, albo tutaj już nic nie ma, albo co zrobiły zombie, albo ktoś go po prostu wybombił. Nie mam pojęcia, ale w każdym razie ktokolwiek to zrobił, bardzo dobrze. Powiem wam, że spotkałem oponenta na mojej drodze do sukcesu. I aż musiałem się lekko cofnąć, bo prawie zaliczyłem dedówkę z tym wszystkim, co tu nazbierałem. No tyle dobrze, że chłop był w sumie głupi. Nie dał rady mnie zabić, no... O, to Heca tam jest. No już go nie ma. Idziemy sprawdzić, co miał na sobie. Chyba miał dużo. No dobra, to nie jest dużo, ale... Pilot zawodowy. A, widzę.
Ale prosko. What the shit. Czy on tutaj wyląduje? Chyba podchodzi do lądowania. Tak mi się wydaje. Powiem wam, że podoba mi się ta misja, na którą zmierzamy. Ha, siema wariacie. Siema, daj bedrola. Masz. Szkód nie liczę, kurwa, uwaga. Hello. Nie wybuchnij. Siema. Ho, siema idol. Siema. Siema, wbijasz na Francję? Siema, nie? Dobra, wylądowałem. O, ta shit. Pokoś jeszcze podlecieć, czy nie? A faktycznie renderuje haleczki. Ja pierdolę, ile oni ich mają. Jakim cudem się tego tyle respi w ogóle? Nie wiem. Rozwalają wszystko inne. Pokażę na tym streamie. To jest na 20. What the shit. Jak to wygląda? Ej, ale to tylko ma ten, to ma tylko dookoła, to są lądowiska, tylko w środku jest baza, tak? No tak, ale to ma 3 piętra. No tak, ale tam są okna z centry. Tylko nie widać. O tam. Ale to jest potwierana baza. Okna są w centry całe. Dawaj, wlatuj tam. To jest 3 kameruje. A faktycznie centerki. O kurwa. Fikaru. Otwieraj. 20. 12, sorry. Ciut na prawo, ciut na prawo. O, no, tam jest u góry. No. Dobra, jak o, wam się... No to jeszcze raz musimy... Jak wam się misja nie powiedział, to trudno. Czturę tu, na te plejty. Czekaj, bo mnie... Ja pierdola. Nie macie tej. To wyjeb na plejty, to wyjeb mnie na plejty. Przeleć nad plejtami, jak nie możesz. Nie, tak, tak, tak. Dawaj na plejty, bo tu już mało zostało. Zawróć, ja po prostu wyskoczę i ustawię plejty. Nie, zawróć i dawaj na plejty. O, akurat ci odwróciło, idealnie. Trochę do lewej. Dawaj, już blisko. Ja pierdolę. No nie na baskę! Nie, żebyśmy się nie rozjebali. No, ale retu... No nie wiem. Nie. Ja pierdolę! Chłopie, co ty robisz? O, Robinka wbiła. Dobra, dobrze ci idzie, wariacie. No kurwa. Dobra, pierdolę to. Ale jak to nie, wariacie? Siema! Kurwie, w te plejty jeszcze. O, dobra, ja nie mam skilli, więc weźcie wy to ustawiajcie. Ile tobie zostało plejtów? Z 10. Dobra, sandbagować będziemy. Dobra, no... Ale wschód słońca. No, powiem wam, że widoczki piękne. Dobra, las. Ta nóżka jest zbyt gruba. Dobra. Jesteśmy dosłownie na ich poziomie już. Dobra, macie parasolki? Tak, ja mam. Tak, jest posiadane. Nie dolecimy, nie ma szans. Dobra. Nie skacz, nie, jeszcze nie. No i faktycznie wszystko jak według screenów i opowieści, oto skybasic tych gości. No nie powiem, jak na serwer przypominam, full wanilkowy to jest SOT, tutaj nie ma żadnych comment, home, ATP, nie ma totalnie nic, no ta baza imponuje. Plus weźcie pod uwagę to, że mieli chyba z 10 helek na bazie. Dobra. Lotujemy. Nie, dobra, jest. W końcu. Jesteście dobra, to dobra, skanujemy. Pokczam. I ile tu jest lockerów? Co ty gadasz? O kurwa, to jest all open w środku, to jest all open. Ej, ale patrz środek, przeskanuj se to. Co ty, tam jest open. Gadasz, że nic nie ma, jak hełmik jest, kurwa. A masz glutorcza? Ej, ale żeby drewniane nie padły pod nami. Po jednej wal. Ja pierdola, ile helek. Nie wiem, co za debile, od początku wajpa oni grindują stąd. No ale oni mają przecież WH, więc dobra, oni już widzą wszystkie helki, jak się... Nie, dobra, tego się na pewno. Jedna jest w ogóle w full blockera. Ojoj. Co jest? A co dawaj tego live? Ten nie, tamten drugi pilar. Powinieneś tam przejść. Dobra. Co to jest? O kurwa, pomocy. No i oj. O ja pierdol. Co jest? Jakaś. Dobra. Mają. Oj no, nie pożałuję. Jak za... Dobra, wstawaj się. Ale stąd, żeby przypał. To tu? Ale safe. Oni mają chipa się. Ale de, to są zapierdole. Ej, MRE chłopaki. To tu? O, kurwa, jakieś explo granaty ale macie. Ale oro.
Ale oro. Medów. Jaki syf tu jest w tej bazie, ty. Ciekawe, czy będą jakieś ceki, ty, bo... Ej, ale poważnie, ciekawe, czy będą ceki, bo skoro dostali bana, to... Okej. Dobra, nie, to jest... Ty coś na pewno będzie. Oho, to jakieś kolejne. O, co to jest? Przecież to jest cały pokój, widzieliście? Weź kurwa, zrób coś drugiego streama, bo... Ho. To jest gówno. Ale syf. Ale, dobra. No niby syf, ale zobaczcie to tutaj, ne? Redu, zrób drugiego streama. Ty, ale to jebnie od w dół, to jest sens? Nie, zablokuje się, zablokuje się. O kurwa. Hell's Fury tam spada. O, mówiłem. Jest, jest Hell's Fury'ka. Jest, ale... Dwie radki tam są, tam są dwie radki. Tam się kolejne boksy otworzyły, myśmy musieli się jakoś do góry wbić. Największy pewnie. Ty, ciekawe, czy oni mają tak w każdym pokoju, w sensie po każdej stronie taki lotron. Tak, no jak oni grindują staw od wajku. O! Oho! Nie. To jest coś fajnego, czy nie? Dwa Hell's Fury, czy oni robili hordy. U góry będzie. Gdzieś ceki muszą być. Nie no, myślicie, że logaliby na postki ceki? Nie. I to dobrze, żeby na flury to stawiać. No. O, ceki. O. Nie. Zbajtowane. Tak widzę, że wziął zapierdolił Knight Ridera dwa augi. Dobra, cicho, bo nie mam z czego strzelać, okej? Okay? Ja tu spędziłem 2 godziny na tych jęczek. To jest cenny loot. Co tu jest? Jest jedna pełna w lokerach, nie? Ha. Tak. Odsuńcie się. Dobra, warto będzie. Ale wow! No, chainsaw! Knight Ridery w dramach. Knight Rider jakiś w dramku, no. Każdy są w Knight Ridery. Ty, każdy w dramie. Oni mają 3 centerki na jedno ten. No, Peacemaker. Na jedno okno, wy te ty w ogóle. Dobra, spokojnie, jakoś sobie poradzimy. Tu tak nic nie jest. Nie ma. Ale tu już nie wskoczę. O! Karo. Zobacz, przez Kany tą ścianę. Tak, żeby to rajdować. Oho! Musimy iść po do bazy, po dorobić te ceki. Oho! Klej to było. Szybki zrzucik. Jest szybko, podmita. Ej, rzućcie mi jedną hindę. Leci hinda, Filip. Piękne to jest, jak one tak po prostu spadają te helki z góry. Ja pierdola. Idzie sobie jakiś bambik 100 godzin. Hindy z nieba. No ja też spadłem teraz. No dobra, dawaj, próbuj tu. Nie, on dobrze robi, mu się powinno udać. Ale on zarawali o ziemię, patrz. Tylko nie wyjeb ten, nie wyjeb w ten pilar tutaj. Jedną ścianę. Tylko nie tak wysoko, nie tak wysoko, musisz aż tu podlecieć. Ej, daj to kamyłowi, daj to kamyłowi. On się wybuchnie, on wybuchnie. Ej, Hikaru, daj to kamyłowi, proszę cię. Ja mam ten speedy na... Jak najbliżej tych ścian tutaj, tych centerek. Dobra, tu jeszcze szybko. Dobrze jest. Dobra, mamy otwartego tego hacza. Drabinę rozwaliło. Jebany debilu. Jak ty to dobra, idealnie. Odsuńcie się, odsuńcie się! A kurwa! Jezus, o kurwa! Tutaj kolejny kurwa z tym spadł. No to na plejty idę, chłopaki. O, prof chuj. Czekaj, ja mam 2 plejty. Dobra, prof chuj, dzięki. Ok. Czemu trollujesz? Pojedynczo. Jak jestem głupi. Ale to ty to masz, ty karą. Nie mów o tym nikomu, proszę. Pojedynczo. No ja pierdolę, ja nie wskoczę tam bez ski. I tu były drzwi. I lutrumy były tu. Odsuńcie się z tej hindy, wychodź z tej hindy. Nade mną, na kwadratowych rufach. No ja mam plan, no wyjdźcie z tej hindy. Albo się uda, albo się nie uda. Ja spadnę, ja się odsuwam. O, sobie ceki. Patrz! Nie wali! Słuchaj, daj mi, jak tam wejść teraz po nią? Widzicie? Ile tego jest? Ja pierdolę, ale my tu nic nie zrobimy. Granat potrzebny, żeby rodowali się te lokery. Granat, jeden granat. Ma ktoś granat? Granat. Ja mam granat. Ja nie trafię. Essa. Ba, i teraz padają wszystkie. A jednak jeden, ale pusty. Nieźle. I tyle było tak naprawdę z tego rajdu.
Niestety, no nie udało się tego dorajdować do końca. Podejrzewam, że mogło być tam jeszcze sporo lutu, ale mimo wszystko to i tak fajnie było nagrać tyle, ile się nagrało. Fajnie było to zobaczyć i w ogóle tam być. Czy wrócę jeszcze na ten serwer? Nie mam pojęcia, bo dosłownie 3 godziny później moja baza została zwipowana. Dostałem tyle raid alertów, że tam naprawdę pewnie nie zostało nic. Czy ktoś normalny rajdowałby aż tyle w takiej Bambik bazie? Nie mam pojęcia. Obstawiam, że ktoś po prostu snajpił po filmie i chciał se zrajdować i to tyle. Mam nadzieję, że wam się to też podobało. Dajcie znać. Dzięki za oglądanie do końca jak zawsze i do zobaczenia w kolejnych filmach. Elo!